Cześć, witajcie. Dzisiaj krótki materiał na temat głośności pracy turbiny wiatrowej. Chcę Wam pokazać, ile dźwięku wytwarza turbina, jakie to są wartości. Dużo ludzi się o to pyta. Nie mam oczywiście profesjonalnych narzędzi, ale taki zwykły decybelometr powinien pokazać różnicę. Zobaczcie, po resecie w pomieszczeniu jesteśmy. Około 43 decybele. Turbina w tej chwili kręci się, jakaś produkcja tam trwa, wiatr około 10 metrów, 8 do 10 w porywach. Zatrzymamy pracę turbiny. W tej chwili oczywiście turbina stanęła. Teraz wyjdziemy na zewnątrz i pokażę Wam, jak głośno pracuje turbina. Słuchajcie, jesteśmy w tej chwili około 8 metrów od turbiny, na zewnątrz wieje. Wiatru. Teraz jesteśmy w połowie drogi mniej więcej do turbiny, to jest około 8 metrów, tak mówiłem wcześniej chyba kiedyś. Ponad 80 decybeli. No i przy samej turbinie samo. Niewielkie różnice, bo przestaje chwilami dmuchać. Teraz załączymy turbinę i zrobimy ten sam test. Włączamy pracę turbiny. Wiatr w tej chwili się przedstawia w ten sposób. Słyszę, że się wzmaga, zaraz będzie troszkę więcej. Zobaczmy, czy ruszy. Ruszyła oczywiście. 500 watów, teraz dosyć mocno wieje. Zobaczmy. Jak 70-80, tak jak przedtem, turbina pracuje. Mniej więcej w połowie drogi. Samo. I przy samej turbinie. Teraz całą trasę przejdziemy. Jeszcze raz w pomieszczeniu. No i to samo prawie. Także tak to wygląda. Turbina w tej chwili 1,13 kW. Wiatr jest trochę mocniejszy niż zaczęliśmy. Ale widzicie, że to nie jest jakaś wielka różnica. Nie jest strasznie głośna ta turbina. Wszystko zależy mocno od podmuchu wiatru, więc jeżeli ten wiatr naprawdę mocno dmucha, to tak naprawdę turbina też, wiadomo, głośniej pracuje. Ale jest to inny dźwięk niż wiatr, lekki świst, nie jest jakiś uciążliwy, przynajmniej tutaj w moich okolicach, ani w mojej. Dużo pewnie zależy od konstrukcji turbiny i dużo zależy od konstrukcji śmigieł. W tej mojej akurat nie jest jakiś strasznie duży hałas, także mam nadzieję, że troszkę pomogłem. Pozdrawiam.